Erik ten Hag, holenderski trener, znany obecnie głównie z posady trenera Ajaxu. Styl gry, jaki prezentują drużyny pod wodzą tego szkoleniowca, jest pewnością charakterystyczny i bardzo podobny do stylu Jurgena Kloppa, czyli niezwykle wysoki pressing całego zespołu, zamykanie korytarzy, w które mogłaby podać drużyna przeciwna piłkę oraz szybkie przedostawanie się pod pole karne rywala po przejęciu piłki. Do tego potrzeba odpowiedzialnej linii pomocy, która za każdym razem wesprze ofensywę w pressingu, aby nie powstawały wolne przestrzenie oraz szybko pociągnie akcję bądź przetransportuje piłkę do napastników po jej przejęciu. Jest to na pewno trener z ogromnym potencjałem, lecz z którym nie każdy zawodnik będzie umiał pracować. Przypomina mi w tej kwestii Pepa Guardiolę, który często pozbywa się gwiazd, które nie pracują na drużynę. Wspomnę też nieco o jego karierze piłkarskiej. Od 1989 roku reprezentował barwy Twente w formacji obronnej w rodzimej lidze. Do tego klubu powracał w późniejszych latach kariery dwukrotnie, lecz występował także w Graafschap, Walwijk oraz w Utrechcie. Ostatecznie karierę zakończył w Twente, gdzie zaczął również jako asystent trenera w 2006 roku, czyli 4 lata po zawieszeniu butów na kołku. Następnie był asystentem trenera Freda Ruttena w PSV Eindhoven w latach 2009-12, kiedy to przyszedł w końcu czas na objęcie stanowiska pierwszego szkoleniowca Go Ahead Eagles, gdzie obejmował tę funkcję przez rok. Od 2013 roku zajął się drugą drużyną Bayernu Monachium, a od 2015 przez 2 lata opiekował się zawodnikami Utrechtu, powracając do Holandii. Punktem przełomowym był czas, kiedy został trenerem Ajaxu Amsterdam w 2017 roku. W pierwszym sezonie swojej pracy dla tego klubu nie zdobył żadnego trofeum i zajął 2. miejsce w Eredivisie, 4 punkty za PSV. W 2. już sezonie znacząco się poprawił, triumfując w najwyższej holenderskiej klasie rozgrywkowej oraz zdobywając Puchar i Superpuchar Holandii. Co więcej, Ajax w tamtym pamiętnym sezonie, czyli 2018-19, de facto poprzedni sezon, doszedł aż do półfinału Ligi Mistrzów, pokonując po drodze Real Madryt w 2 meczu 5-3, następnie Juventus w 2 meczu 3-2, a w półfinale ulegając Tottenhamowi przez bramki zdobyte na wyjeździe. Myślę, że pamiętacie ten mecz, kiedy to holenderski zespół, przyjeżdżając z zaliczką 1-0 z londyńskiego stadionu, wygrywał już 2-0 na własnej murawie, kiedy to Lucas popisał się hat-trickiem i wyeliminował w doliczonym czasie gry Ajax. Był to niesamowity sukces tej drużyny, w której skład wchodzili m.in. Frenkie de Jong, Matthias de Ligt, David Neres czy Hakim Ziyech. Wracając do niespełna 50-letniego Erika ten Haga, chodziły plotki, że wróci do Bayernu Monachium. Tym razem na stanowisko pierwszego trenera tej drużyny, zastępując Niko Kovacza. Lecz niemiecka drużyna wybrała już innego szkoleniowca. Proszę zostaw łapkę w górę, jeśli dowiedziałeś się czegoś o Eriku ten Hagu. Zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz usłyszeć o innych trenerach i zawodnikach ze świata futbolu oraz analizach meczów. Oraz zostaw komentarz, o kim mógłbym nagrać następny materiał. Dzięki Ci bardzo i do usłyszenia.